A dziś przenosimy się do Rzeszowa, Radio WIA i gość, ksiądz Tomasz Nowak, dyrektor Radia. Szczęść Boże, witam księdza serdecznie. Szczęść Boże, witam również bardzo serdecznie. Proszę księdza, co słychać w Radio WIA na co dzień? Tak, codziennie słychać muzykę, modlitwę, wiadomości, to tak mówię a propos anteny, ale generalnie za nami już długi czas nadawania, bo Radiowija powstało w 1994 roku. Mamy zatem już jakieś doświadczenie, różne zmiany, próby, w jaki sposób z Ewangelią dotrzeć do słuchaczy, bo Radiowija to radio diecezji rzeszowskiej, zatem Takim podstawowym celem istnienia jest ewangelizacja, mówiąc najogólniej. To w takim razie proszę powiedzieć, jak przez te lata zmieniało się Radio VIA? Czy od samego początku Radio nadawało 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, i od samego początku misją Radia VIA była ewangelizacja? Tak, zdecydowanie tak. Pierwsza audycja. Radia VIA była nadana 8 grudnia 1994 roku i było to takie wejście tylko na dwie godziny. Zupełnie też zmieniły się warunki techniczne. Mówię o tym, ponieważ wtedy studio Radia VIA było w takiej miejscowości pod Rzeszowem w Malawie. Tam do tej pory jest nadajnik, ale od studia do nadajnika było mniej więcej 4 km i codziennie ktoś musiał iść właśnie ze studia pieszo, ponieważ to jest taki teren. Gdzie nie było możliwości dojazdu, zwłaszcza zimą, i ręcznie włączyć i wyłączyć ten nadajnik po tych dwóch godzinach. Zatem mamy na przestrzeni tych lat ogromne zmiany i takie techniczne. Przede wszystkim wyprowadziliśmy się z Malawy, tutaj do centrum Rzeszowa. Siedzibą radia jest budynek, który zajmujemy ostatnie piętro. Nadal mamy Ogromny nadajnik na Górze Magdalence, właśnie w miejscowości Malawa. To jest atutem Radia Wija, że dzięki temu nadajnikowi o dużej mocy nasz sygnał rozchodzi się właśnie w takim szerokim regionie. Mamy też i drugi nadajnik. Gdy chodzi o same zmiany dotyczące programu, to mniej więcej cały czas utrzymujemy to samo podejście. Mówimy często, o naszym radiu, że jest do tańca i do różańca. I oczywiście nie brakowało w przeszłości dzisiaj dyskusji na temat muzyki, jaka muzyka. Sporo emocji budził też kiedyś sport na antenie Radia WIA, bo byliśmy mocno zaangażowani w transmisję tutaj lokalnych rozgrywek i siatkówki, i też interesował nas żurzel. Ta sytuacja się nieco zmieniła w Rzeszowie obecnie, więc tych transmisji jest mniej, ale staraliśmy się tak łączyć od początku, żeby wyważać proporcje odpowiednio. Zatem jest modlitwa, są audycje religijne, ale też nie brakuje właśnie kulturalnych, społecznych, sportowych. Nasi słuchacze mogą znaleźć wszystko na naszej antenie, myślę, w takich dobrych proporcjach. Szeroki zakres tematyczny. Początki to ogromne poświęcenie i program dwugodzinny, a teraz Radio Via nadaje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jak wygląda program radia w tygodniu i czy zmienia się ten program radia jeśli chodzi o na przykład uroczystości czy też weekendy? Tak. To wejście na nadawanie całodobowe było dość szybkie. Wspomniane dwie godziny, potem cztery godziny, sześć godzin, a potem jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, w dziewięćdziesiątym ósmym bodajże już radio nadawało przez całą dobę. Takie żywe radio z dziennikarzami w studiu jest od godziny szóstej rano do godziny dwudziestej trzeciej. I ta oferta. Zawiera w sobie, tak jak mówiłem, sporo różnorodnych informacji. Zaczynamy modlitwą, ale potem za chwilę dynamicznie informujemy o tym, co się dzieje w okolicy, w Rzeszowie, w województwie podkarpackim, bo nasze radio wykracza poza diecezję rzeszowską. Ona tak geograficznie jest dość wąska, zatem mamy słuchaczy także i w archidiecezji przemyskiej, i w diecezji tarnowskiej. I te proporcje, o których wspominałem, właśnie między modlitwą, między informacjami lokalnymi, społecznymi, wciąż o to dbamy, żeby słuchacze mogli tutaj znaleźć coś dla siebie, a te informacje, żeby były oczywiście zawsze świeże, na żywo korzystamy z pracy naszych reporterów. I oczywiście reagujemy na to co się dzieje, także nie mamy jakiejś sztywnej ramówki, tylko przed nami choćby uroczystość Bożego Ciała. Przygotowujemy się na nią będzie transmisja, nie tylko mszy świętej takiej centralnej w Rzeszowie z okazji tej uroczystości, ale potem będziemy też transmitować procesje w taki sobie właściwy sposób. To znaczy będziemy łączyć się tutaj z poszczególnymi ołtarzami. A między ołtarzami będziemy nadawać pieśni eucharystyczne. Wieczorem w Dzień Bożego Ciała transmitujemy już od lat, od początku, koncert jednego serca, jednego ducha. I tak też jest w przypadku innych wydarzeń, innych świąt, nie tylko kościelnych, że staramy się albo przez transmisję, albo przez jakieś relacje czy informowanie na bieżąco jakoś współtworzyć, zapraszając czy relacjonując potem o tych wydarzeniach. Podobnie jest z weekendem, sobota, nasza ramówka jest taka specyficzna, dużo gości się. Pojawia właśnie podczas sobotnich audycji, którzy mogą troszeczkę tak dłużej porozmawiać na naszej antenie w tygodniu, kiedy są choćby codzienni goście dnia. To jest dynamiczna rozmowa, dziesięciominutowa. W sobotę już mogą sobie porozmawiać i przez pół godziny. A niedziela to wyjątkowy dzień, bo transmitujemy oczywiście w każdą niedzielę mszę Świętą z katedry Rzeszowskiej. Jest koncert życzeń. Jest takie troszeczkę zwolnienie więcej muzyki chrześcijańskiej. Tak aby zaznaczyć właśnie pośród siedmiu dni tygodnia wyjątkowość niedzieli. Proszę księdza, wspominał ksiądz o reagowaniu na wydarzenia dotyczące tego, co dzieje się blisko, tego, co dzieje się lokalnie, a jak wygląda współpraca chociażby z samorządami, z organizacjami, które działają tam, gdzie słychać radioWija? Tak, gdy chodzi o to reagowanie na to, co się dzieje aktualnie. To przykładem może być wojna na Ukrainie, akurat diecezja Rzeszowska, województwo podkarpackie, jesteśmy bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej. Informujemy też, korzystamy oczywiście z innych serwisów, innych wiadomości, ale niedawno wicedyrektor Radia ksiądz Jakub Nagi spędził kilka dni w Lwowie, w okolicach i przywiózł naprawdę, bardzo bogaty, taki radiowy, dziennikarski materiał, który wciąż opracowujemy, bo jest to sporo, sporo rozmów, sporo świadectw, bardzo przejmujących, bo są to najczęściej właśnie matki albo żony żołnierzy, tych, którzy walczą na froncie. A gdy chodzi o współpracę z samorządami, z władzami, także państwowymi, układa nam się bardzo dobrze. Samorządowcy chętnie przychodzą na zaproszenia, gdy chodzi o takie codzienne, Rozmowy z gośćmi w ramach choćby audycji gość poranka, ale też i mają swoje audycje promocyjne. Jest wiele powiatów, wiele samorządów, które chcą być na naszej antenie i przez właśnie pośrednictwo Radia VIA jakoś kontaktować się ze mieszkańcami swoich terenów. Tak też się dzieje w przypadku samego miasta Rzeszowa. To też buduje samego słuchacza i informacje także docierają do słuchaczy, te informacje lokalne, a jaki jest słuchacz radia? Via? Mieliśmy okazję trochę przekonać się o tym, jaki jest słuchacz. W ogóle kto nas słucha. Dwa tygodnie temu, w niedzielę, kiedy mieliśmy dzień otwarty, ten dzień otwarty przekładaliśmy wielokrotnie, a w ogóle pomysł jego organizacji wiązał się z gruntownym remontem i przebudową. Naszego studia. Przez wiele, wiele lat korzystaliśmy z pierwszej konsoli, jeszcze tej właśnie ze studia w Malawie, i po 25 latach pojawił się pomysł, że czas na zmiany, tym bardziej, że ta analogowa konsola nie chciała współpracować już z nowoczesnymi urządzeniami. I po remoncie, a w dużej mierze zawdzięczamy ten remont ofiarności naszych słuchaczy, chcieliśmy im pokazać, jak wygląda nowe studio i bardzo przyznam się denerwowałem przed tym dniem otwartym dwa tygodnie temu czy w ogóle ktoś przyjdzie i kto przyjdzie i ludzi nie brakowało było ich bardzo dużo a zaskoczyła mnie ta różnorodność bo było bardzo dużo rodzin z dziećmi małżeństwa 30-letnie, dwójka trójka dzieci więc są i tacy słuchacze nie brakowało też osób starszych docieramy Chociaż może to się wydawać dziwne, do szerokiego tutaj takiego spektrum różnych życiowych sytuacji, to też widać po telefonach nas, naszych słuchaczy, bo ja, jako ksiądz, to najczęściej rozmawiam podczas modlitw, łączymy się telefonicznie. I podczas południowej modlitwy, podczas koronki do Bożego Miłosierdzia, także wieczorem. I są to różne, różne telefony. I młodzi i ludzie dzwonią, chociaż w modlitwach przeważają starsi, ale wśród słuchaczy znajdziemy ludzi w różnym, w różnym wieku. Czy ksiądz wyobraża sobie takie sytuacje, że spotkania ze słuchaczami będą spotkaniami cyklicznymi, raz na jakiś czas? Czy to będzie parafia, czy to będzie studio radiowe? Tak, tutaj na przestrzeni tych lat funkcjonowania Radia WIA były też takie próby. Wcześniej dysponowaliśmy samochodem transmisyjnym, satelitarnym. Te możliwości nadawania były większe. Teraz technika się zmieniła, ale nie o technikę tutaj chodzi, więc takie odwiedziny. Jak najbardziej, chociaż, no, tak jak wszystkie rozgłośnie tutaj, liczymy pieniądze i taki wyjazd wiąże się, prawda, tutaj z zaangażowaniem kilku przynajmniej osób. To potem wpływa już na cały tydzień po takiej niedzieli. Na przykład, gdyby ona była okazją, do odwiedzin parafii. Myślimy o tym, ale na razie nie ma tutaj takiego bezpośredniego kontaktu, polegającego na tym, że my jedziemy do jakiejś parafii, zbieramy materiał, częściej zapraszamy po prostu do siebie. Gdy chodzi o cykliczność dni otwartych, to wcześniej taki dzień otwarty był z okazji 25-lecia istnienia radia. Przed nami za dwa lata 30 bo myślę, że co roku, zwłaszcza, że niewiele zmienia się w radiu, to może nie ma potrzeby organizowania te, te, takiego dnia, ale co jakiś czas jak najbardziej, tym bardziej, że y, słuchacze nie tylko cenili sobie to, że zobaczyli studio, ale również mogli zobaczyć twarze właśnie y, osób, które znają tylko z głosu. To jest taka specyfika radia, potem jest często. Rozczarowanie, bo nie tak sobie wyobrażali, na przykład kogoś i ten głos rozmija im się z twarzą, którą zobaczyli. Bardzo często mówi się o tak zwanej magii radia. A, czyli to tak pani wygląda, albo aha, czyli pan jest dużo wyższy albo dużo niższy od tego mężczyzny, którego sobie wyobrażałem, wyobrażałam słuchając radia. Kto tworzy zespół radia WIA? Gdy chodzi o zespół Radia Wia, to w sumie jest to zespół, nie licząc wielu, wielu osób, które tworzą takie audycje raz w tygodniu, raz w miesiącu, to jest zespół 22-osobowy. Tutaj zawsze fundamentem jest ktoś, kto siądzie za konsolą, jakby no, ktoś, kto mówiąc tak kolokwialnie potocznie, puści piosenkę, prawda? Jakiś dźwięk musi się pojawić na antenie. Potem ktoś, kto między piosenkami powie o pogodzie, będzie w ogóle animował, czyli prowadzący. Takich też mamy dwóch głównych. Inne osoby na weekendy są czasami też i reporterami, czasami czytają wiadomości. Zatem mamy też Newsroom, to jakby trzecia grupa. Mamy właśnie rozbudowane to radio, myślę, dość w taki profesjonalny sposób. Ludzie wiedzą, za co są odpowiedzialni, chociaż jest to zespół tak skrojony, bym powiedział, na styk, ciasno dość i w przypadku urlopów, jakichś chorób, no, nagle pojawiają się takie trudności. Bardzo jestem wdzięczny też wolontariuszom, którzy prowadzą od. Od lat nie raz swoje audycje, tylko raz w tygodniu. Na przykład jest taka audycja historyczna, raz w tygodniu, kiedy jej autor właśnie przygotowuje w taki ciekawy sposób jakieś fragmenty związane z historią, odwołując się do rocznic, które w danym momencie przeżywamy. Zespół, mi się tak wydaje, być może nie podziela tej opinii zespół, ale lubimy się i myślę, że to, że się lubimy, te, ten nasz entuzjazm, radość też jakoś słychać na. Antenie. Być może zadam Księdzu teraz niezwykle trudne, niewygodne pytanie, ale chciałabym dopytać o te audycje sztandarowe, o te audycje, z których Radio Wija jest po prostu dumne. Tak. Ja jako dyrektor uważam, że nie chodzi o jakieś pojedyncze produkcje, bo są takie audycje, które emitujemy nieraz już od lat, żyć w rodzinie, ale jak ona Kosztyła prowadzi tę audycję. Ja stawiałbym nacisk na takie prowadzenie i towarzyszenie. Nie jest to audycja, ale jeśli prowadzący siada prawda, za mikrofonem i prowadzi program od 6, na przykład do 12 czy do 11, to jego słowa tutaj, jego towarzyszenie naszym słuchaczom odgrywa ogromną rolę. Nie jest to zatem pięciominutowa audycja. Audycja, tylko takie towarzyszenie i na to, na to kładziemy nacisk, żeby właśnie prowadzący jak najbardziej angażowali się w tę swoją pracę. Natomiast audycji na przestrzeni tych lat było sporo, były takie fajne projekty, których już nie ma, na przykład gotowanie ze znanymi postaciami, tutaj z Podkarpacia, gdzie oczywiście to gotowanie w jakiejś tam restauracji było tylko pretekstem, żeby porozmawiać o Czasami w sprawach politycznych, czasami społecznych. Były też takie audycje o księżach, nie. Z Księżyca, kiedy w formie takiego reportażu właśnie dziennikarze odwiedzali różnych księży. Bardzo, bardzo dużo audycji. Teraz jest na przykład audycja zdrowotna, zresztą takich audycji dotyczących zdrowia też na przestrzeni tych lat nie brakowało. Audycje owszem, ale tak jak mówiłem na początku, takie codzienne towarzyszenie przez prowadzących w ramach tego, że po prostu są ze słuchaczami, to uważam jest taka sprawa kluczowa dla istnienia radia. Jeszcze zatrzymam się dosłownie na kilka chwil przy audycjach, a mianowicie przy wymianie audycji, dźwięków, informacji pomiędzy stacjami radiowymi, forum niezależnych rozgłośni katolickich. Co daje Radiu VIA uczestnictwo tak naprawdę w tej współpracy? Jako radio, korzystamy oczywiście z serwisów przygotowywanych profesjonalnie przez. Y, odpowiednie tutaj y, studia dziennikarzy, y, ale nie do przecenienia jest ta, ta współpraca, bo mamy dostęp właśnie raz do wiadomości przygotowywanych w innym regionie Polski. My działamy tylko na Podkarpaciu, nie jesteśmy w stanie wysłać dziennikarza do Warszawy, do Gdańska, do Szczecina, nawet do y, Krakowa. Rzadko zdarza się, żeby nasz dziennikarz opuścił. Podkarpacie, bo poza diecezję rzeszowską, jak najbardziej czasami wyjeżdżamy. Zatem, wszystkie te wiadomości, które powstają w odległych zakątkach Polski, a są ważne, to dla nas są bezcenne. Korzystamy z tych serwisów, ale oprócz też serwisów takich informacyjnych. Ważne są dla nas audycje i korzystamy z gotowych audycji przygotowywanych przez kogoś w Warszawie czy w innym miejscu. Czasami jest to komentarz do Ewangelii, a czasami jakaś naprawdę ciekawa rozmowa z ciekawą osobą. W związku z tym to dla nas bardzo ważna współpraca i cieszymy się, że takie forum istnieje i że możemy korzystać także z tych wszystkich audycji, rozmów, nagrań przygotowywanych przez inne rozgłośnie w całej Polsce. Chciałabym Księdzu życzyć owocnej współpracy pomiędzy stacjami radiowymi. Chciałabym Księdzu życzyć zaangażowanego słuchacza, to znaczy takiego słuchacza, któremu będzie zależało na radiu i oczywiście dobrych pracowników i wszystkiego dobrego i takiego rozwoju radia, które także będzie owocowało. Satysfakcją tak naprawdę całego zespołu. Bardzo, bardzo dziękuję Księdzu za to spotkanie. Ksiądz Tomasz Nowak, Radio Via. Wszystkiego dobrego, proszę Księdza. Bardzo, bardzo dziękuję i za życzenia i za tę rozmowę również dla Pani, i dla wszystkich, którzy będą słuchać tej rozmowy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A podczas tego naszego dzisiejszego spotkania dowiedzieliśmy się, co słychać w Radiu Via. Do usłyszenia, do zobaczenia.